Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Dziś jedno z naszych największych odkryć w tym ciekawym kraju. Zaledwie 100 km od Pamukkale znajduje się niesamowite jezioro, nazywane tureckimi Malediwami. Swój hipnotyzujący kolor zawdzięcza minerałom i podobnie jak w Pamukkale, woda i glinka znajdująca się przy brzegu ma właściwości lecznicze. Jezioro Salda to prawdziwy raj dla dzików. Cały teren jest mało zagospodarowany. Nieliczne wycieczki zawożą wszystkich turystów w jedno miejsce z największą plażą, natomiast reszta jeziora jest po prostu dzika. My objechaliśmy całe jezioro dookoła. I w takich chwilach właśnie mamy odmienne zdania na temat, co to jest dobra droga. Tutaj nie widać tego na nagraniu, ale tam są straszne dziury. Zaraz będzie widać rocking boat. Ja nawet nie wsiadam do środka. Ja widzę ją, ona z przodu samochodu jest. Idź weź ją, weź ją. Bela! Chodź, idziemy! W środku lata jest to super miejsce, aby uciec od upałów, jakie panują na wybrzeżu. Ba, nawet przywitał nas deszcz i uwierzcie nam, nie mieliśmy nic przeciwko. Thank you.
Dno tutaj jest bardzo ciekawe, to co wygląda jak taki mały piaseczek. Słyszycie? To tak naprawdę są takie kruszynki skały, takiego wapna. Ale to akurat jest twarde, natomiast jak się wejdzie tam dalej, to tam jest takie śmieszne, miękkie dno. I nie wiesz kiedy, bo w niektórych miejscach jest twardo, a w innych miejscach nagle zapadasz się do kostki, a czasem prawie do kolana. I są też takie miejsca, gdzie coś, co wygląda jak skała, to jest miękkie, takie zupełnie miękkie. O, popatrzcie, jak mi noga się zapadła. Widzicie? Zupełnie. O, i zapadam się głębiej. To nie jest nieprzyjemne, tylko po prostu trzeba być na to przygotowanym. O, i tutaj chciałam Wam pokazać właśnie coś, co wygląda jak taki kamień pod spodem. No, utopiłam okulary właśnie. Coś, co wygląda jak kamień. O, jest tak naprawdę miękkie. Widzicie? Mogę włożyć palec do środka. Popatrzcie. Widzicie? Śmieszne to, prawda? I tutaj więcej jest takich kamieni. Znaczy niby kamieni. Tak więc jak idziesz pierwszy raz, to myślisz, że oto jest kamień, na którym sobie stanę. I okazuje się, że no niestety nie da się. Woda w jeziorze jest chłodna, nawet w lecie. Jezioro ma aż 185 metrów głębokości, a przynajmniej tyle udało się zmierzyć. Odbywają się tu zawody freediving, czyli biciu rekordu w nurkowaniu bez sprzętu. Pewnego dnia niedaleko nas rozbiła obóz turecka rodzina i rano przyniesie nam poczęstunek. Tak zaczęła się nasza przygoda z gościnnością Turków. Im dalej posuwaliśmy się na wschód, tym coraz częściej doświadczaliśmy ich życzliwości.
mini uszka dzisiaj na obiad. Takie malusieńkie tutaj mają. Niesamowite. Ja widziałam, jak panie je robią. Normalnie nie chciałabym mieć takiej pracy i lepić takie maleństwa. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i zajrzyjcie tu za tydzień. A będzie co oglądać, gdyż następnie pojechaliśmy nad znaną i lubianą Rywierę Turecką. Będzie nam miło, jeśli dacie lajka, zostawicie komentarz lub udostępnicie znajomym. Może nawet chcecie zostać naszym patronem i być duszą kolejnego odcinka. Raz na jakiś czas wyciągamy materac do suszenia, bo jednak jakby na to nie patrzeć, to trochę wilgoci człowiek produkuje i nawet jak jest ciepło, to wiecie, jakaś wilgoć się robi i wilgoć plus ciepło, spadł materac. Bam! Spadł znowu! Musimy dźwignąć. Znowu spadł. Tak więc fajnie jest, jak materac w tym namiocie jest wyciągalny, albo jak robicie wana czy coś, to musicie pomyśleć o tym, żeby dało się ten materac wyciągnąć i wysuszyć. Bo trzeba go po prostu raz na jakiś czas przewietrzyć i dobrze, jak jest taki materiał, który nie łapie brudu. Tutaj jest właśnie taki materiał, który jest wodoodporny, więc nawet jak się coś zaleje, my mamy małego szczeniaczka i normalnie, czasem jej się zdarza jeszcze posiusiać. Tak więc fajnie można przetrzeć chusteczkami takimi nawilżanymi, cacy, nie? To sobie fajnie przesnie, ale na wszelki wypadek trzeba. Tutaj jest też zameczek i można wyciągnąć całkiem tą gąbkę ze środka i to też czasem robimy, żeby sprawdzić, czy ta gąbka w środku nie jest, wiecie, zapleśniała, nie? To grzyb to straszna rzecz.